Kardio, czy też trening wytrzymałościowy albo trening aerobowy. Jedni go kochają, inni go nienawidzą. Wiele osób zaleca go jako najlepszy sposób na skupienie tkanki tłuszczowej, a znowu inni absolutnie odradzają. Gdzie leży prawda? Kogo słuchać? Zaraz to sobie wyjaśnimy. Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest cardio, bo nie każdy musi oglądać kulturystów, oglądać filmy na YouTubie, interesować się tym i czytać jakiekolwiek gazety dotyczące fitnessu. Cardio to jest wysiłek fizyczny o niezbyt dużej intensywności, który wzmacnia nasze serce, dzięki temu, że usprawnia się przepływ krwi. Stąd też sama jego nazwa, cardio, od serca. Inna nazwa cardio to aeroby, czy też trening aerobowy. Aeroby chodzi o właśnie o powietrze, o tlen. Chodzi o to, że jest to trening na tak niskiej intensywności, że jesteśmy w stanie na bieżąco dostarczać tlen do naszych komórek. Jesteśmy w stanie spokojnie oddychać podczas takiego wysiłku. Jedną z takich charakterystycznych cech właśnie cardio czy też aerobów jest to, że podczas tego wysiłku możemy swobodnie prowadzić rozmowę. Tyle jeśli chodzi o teorię. W praktyce cardio to na przykład bieganie, taki spokojny truch, pływanie spokojnym tempem, jazda na rowerze rekreacyjna, taniec, na przykład zumba, o ile to nie jest morderczy tempo tego tańca. No i oczywiście rowerek, bieżnia, steper, te wszystkie sprzęty, które są kochane przez kobiety i oblegane przez nie na siłowni. Kochane są przez kobiety głównie dlatego, bo taki trening na bieżnie jest bezpieczny. No nie narażamy się na pośmiewisko idąc do strefy koksów na siłowni. Możemy spokojnie schudnąć, to jest całkiem przyjemny trening. No i w trakcie tego treningu możemy sobie spokojnie porozmawiać z przyjaciółką, bo jak już powiedziałam, w trakcie treningu cardio czy też aerobowego powinniśmy być w stanie swobodnie prowadzić rozmowę. Oprócz walorów związanych z utratą wagi, trening cardio jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystny dla zdrowia. Również dlatego, że po pierwsze wzmacnia serce, o czym już mówiłam, bo usprawnia całe krążenie. Serce jest, no, dostaje taki bodziec, żeby lepiej działać, no i przyzwyczaja się do tego, że większy ma przepływ tej krwi. Co za tym idzie właśnie, poprawia funkcjonowanie całego naszego układu krążenia i zmniejsza ryzyko takich chorób jak udar mózgu, cukrzyca, miażdżyca, czyli w sumie większości takich chorób cywilizacyjnych. I teraz najważniejsze, cardio czy też aeroby może robić praktycznie każdy z nas. To nie jest bardzo wymagający wysiłek. Biegać, truchtać potrafi każdy, jeździć na rowerze, no też raczej każdy z nas się nauczył. Nie trzeba też jakiegoś specjalnego sprzętu, więc nie jest to zbyt kosztowny sport, nie wymaga specjalnego przygotowania, więc stąd też bardzo duża popularność właśnie aerobów czy też cardio. Najczęściej pewien rodzaj cardio, jak na przykład pływanie albo właśnie energiczne spacery, mogą uprawiać także osoby z nadwagą, które mają dużo przeciwwskazań do uprawiania niektórych sportów, a także osoby, które mają jakieś problemy z kręgosłupem, z kolanami. Tak więc cardio może uprawiać niemalże każdy z nas. Dobrze, wychodzi na to, że aeroby, cardio mają same plusy. Skąd więc taka duża niechęć wielu trenerów do tego rodzaju wysiłku? Jedno magiczne słowo. Adaptacja. Jeśli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, to niestety cardio, aeroby działają tylko przez jakiś czas, bo później nasz organizm przyzwyczaja się już do tego wysiłku. Nie jest to w żaden sposób nowy bodziec, jakby nie czuje potrzeby, żeby dalej rzeczywiście chudnąć, tracić tę tkankę tłuszczową. A jedynym sposobem, żebyśmy dalej ten organizm jakoś stymulowali do dalszej utraty wagi, to jest zwiększenie intensywności treningu. No tylko właśnie, z założenia cardio to jest trening o niskiej intensywności, więc nie możemy przyspieszyć, nie możemy teraz jeździć rowerem szybciej, pływać szybciej. Jedyne, co możemy zmienić, to długość trwania tego treningu. Tak więc, jeśli wybierasz cardio, to na początku będzie to pół godziny marszu albo pół godziny pływania. Później, kiedy przestanie to działać, trzeba to wydłużyć do 45 minut, do godziny, półtorej, trzech. Pięciu. Kurde, nawet po tych 5 godzinach na bieżni efektów nie ma. Podczas kiedy nasza koleżanka robi trening siłowy w 45 minut od początku i dalej chudnie. A do tego jej tyłek. Spójrzcie na jej tyłek. No i właśnie, tutaj przechodzimy do drugiego minusu cardio. Niestety cardio nie zbuduje nam tkanki mięśniowej. W minimalnym, minimalnym, bardzo minimalnym stopniu, ale raczej długi wysiłek o niskiej intensywności spala zarówno tkankę tłuszczową, ale też niestety pozbywamy się tkanki mięśniowej. Więc nie będzie fajnego tyłka, nie będzie jednych cycuszków,
nie będzie dużych ramion, nie będzie umięśnionych nóg, nic nie będzie. Oczywiście, kiedy pozbędziemy się tkanki tłuszczowej, odsłonią się nam jakieś tam mięśnie, więc na przykład pojawi się nam kaloryfer na brzuchu, ale to nie są nowe mięśnie, które zbudowaliśmy, tylko stare, powiedzmy, które już tam były i tylko je odsłaniamy. Natomiast treningiem cardio, no, nie powodujemy przerostu tej tkanki mięśniowej. Jeśli chcesz mieć większy, fajniejszy, jędrniejszy tyłek, no to niestety tylko trening siłowy. Dobrze złożony, ciężki trening siłowy. Poza tym, jeśli już robimy ten trening siłowy, no to właśnie tutaj zwiększanie intensywności tego treningu jest łatwiejsze. Jeśli robimy trening siłowy, jeśli robimy interwały, to po prostu zwiększamy intensywność tego treningu, a nie musimy tego treningu wydłużać. Nasz trening będzie zawsze zajmował tyle samo. Jednak cardio wciąż ma ten plus, że jest bardzo bezpieczne, że może je wykonywać każdy, nawet osoba niezbyt doświadczona, podczas kiedy właśnie trening siłowy lepiej przeprowadzać z trenerem, bo trenując samemu, podpatrując kogoś tam, możemy sobie bardzo często zrobić krzywdę, nawet absolutnie o tym nie wiedząc. Nawet jeśli nam się wydaje, że robimy jakieś ćwiczenie, no przecież tak samo jak robi to ta druga osoba, nawet jeśli patrzymy na siebie w lustrze, to nie zawsze jesteśmy w stanie skontrolować siebie, bo widzimy siebie no jednak w inny sposób niż powiedzmy trener. Trener, który też wie, pod jakim kątem powinniśmy ustawić nasze ciało, jaki balans powinniśmy złapać, jakieś drobne czasami błędy, które popełniamy, o których nawet nie mamy absolutnie pojęcia, a które przy podnoszeniu ciężarów, przy ćwiczeniu z dużym obciążeniem mogą powodować nie tylko to, że nie będziemy mieli efektów, będziemy przeciążali jakiś tam mięsień, i w sumie do dosyć poważnych wad postawy. Pytacie jeszcze, jak to jest z tym spalaniem tłuszczu, no bo przecież wszyscy mówią, że spalamy tłuszcz tam powiedzmy na 50, 60 czy 70% naszego tętna maksymalnego. Nie mogę powiedzieć, że to jest mit, bo to nie do końca jest mit, ale raczej pewne fakty, które nie każdy potrafi dobrze zinterpretować, nie każdy trener dobrze je rozumie i stąd na tym polu też jest bardzo dużo niejasności. Ale nie będę teraz o tym mówić, bo ten film wtedy rozciągnął się do 20 minut. Dajcie mi znać, jeśli chcecie filmik na ten temat, właśnie tego tętna, jak to jest, kiedy naprawdę spalamy tłuszcz, a kiedy nie. Ale wracając do tematu cardio, już tak podsumowując, cardio może uprawiać każdy. Cardio nie jest wcale złe. Jedyny jego minus jest taki, że po prostu bardzo szybko się do niego przyzwyczajamy, nasze ciało się adaptuje. I nie jest to zły trening, ale nie jest to najefektywniejszy trening. Oczywiście jest to trening bardzo zdrowy, bardzo bezpieczny, bardzo fajny dla naszego zdrowia, niezależnie tak naprawdę od długości trwania. Zawsze cardio jest bardzo dobre dla naszego zdrowia. Jednak jeśli chodzi wyłącznie o cele sylwetkowe, to trening cardio nie jest najefektywniejszym. Jest dobre, ale nie jest tak efektywne jak trening interwałowy, albo trening siłowy. Jeśli dopiero zaczynasz, jeśli dopiero pierwszy raz chcesz pójść na siłownię i nie wiesz, co robić, tak, rób cardio, wskocz na bieżnię, wskocz na rowerek, przyzwyczaj się do tego miejsca, poczuj się pewnie na tej siłowni. Zalecam absolutnie cardio dla osób początkujących, które dopiero zaczynają, wtedy tak, będziesz widzieć efekty tego cardio. Jeśli wcześniej nic nie ćwiczyłaś, to super, to cardio ci naprawdę dużo da i cardio też pozwoli ci złapanie jakiejś takiej lepszej wydolności, przyzwyczajenie się do następnych ćwiczeń. Natomiast jeśli widzisz, że cardio przestaje działać, że już nie chudniesz, nie zmienia się twoje ciało, a to jest twoim celem, nie tylko kwestie zdrowotne, ale też dążysz do jakichś tam celów sylwetkowych, to warto się przesiąść na inny rodzaj treningu. I to lepiej nie samemu, ale pójść do trenera, który cię pokieruje, który też dobierze ci odpowiedni trening i na przykład połączy trening siłowy z treningiem cardio albo trening siłowy z interwałami, albo same interwały, tak żeby to było jak najbardziej korzystne dla ciebie, tak żeby to się sprawdzało, trener, który skontroluje też, jakie są twoje efekty, no i zadba o to, żebyś sobie nie zrobiła krzywdy. Tak więc nie jest tak, że cardio jest super efektywne i dobre, ale też nie jest tak, że cardio jest złe. Nigdy nie jest tak, że coś jest czarne albo białe, zawsze to zależy, zawsze wszystko jest kwestią bardzo, bardzo indywidualną. I naprawdę nie ma co popadać w skrajności, bo to jest po prostu głupie. Jeśli film wam się spodobał, koniecznie dajcie łapkę w górę i udostępnijcie go swoim znajomym, zwłaszcza tym, którzy się wypowiadali na temat cardio, albo że cardio jest takie cudowne i to jest najlepszy albo jedyny trening na spalenie tkanki tłuszczowej, albo wręcz przeciwnie, swoim znajomym trenerom, którzy mówią, nie, cardio jest złe, cardio to w ogóle wymysł szatana. Napiszcie mi też, jakie tematy was interesują, takie właśnie popularne mity, bo chętnie się z nimi zmierzę, chętnie wam wytłumaczę,
Pewnie sama też trochę się dokształcę, bo często mi zarzucacie w komentarzach jakiś temat, którym sama się podjaram i sama dzięki temu też poszerzam swoją wiedzę. Na przykład mogę się nią z Wami podzielić, więc win-win! Na pewno w kolejce teraz mam temat oleju kokosowego i mitów na jego temat. Mówiłam o tym zresztą na Snapie. Właśnie, obserwujcie mnie na Snapie i na Instastory, na Instagramie, bo tam często też mówię właśnie o tematach, tam często prowadzimy jakieś dyskusje. Wysyłajcie mi też swoje metamorfozy, uwielbiam je naprawdę oglądać na Snapie i na Instagramie. Tak więc zajrzyjcie w moje pozostałe social media, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i koniecznie kliknąć dzwonek, bo inaczej YouTube nie będzie Wam mówił o moich nowych filmach. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie.